Cześć, witam cię serdecznie. Najczęstsze błędy. Najczęstsze błędy dotyczące grania utworów, najczęstsze błędy dotyczące tworzenia riffów, tak jak było na początku tego, tego modułu. Ja mogę właściwie powiedzieć od Ciebie jedną najważniejszą rzecz. Najczęstszym błędem jest to, że ludzie się po prostu poddają, że ludzie przegrywają swoją walkę z brakiem czasu na ćwiczenia. Na granie utworów, na wymyślanie swoich riffów, yy, brakiem czasu, brakiem chęci, brakiem, brakiem motywacji, bo to mi to nie wychodzi. Ja też tak miałem, nie wychodzi mi to, no oj, i tutaj mm, może nie będę grać na gitarze. I niektóre osoby po prostu sobie chrzanie to, lub na przykład podejście jeszcze, jestem za stary, jestem za stary, żeby grać, i właściwie to jest zbyt, albo właśnie jeszcze gorsze, to jest zbyt skomplikowane dla mnie. Nie, dobra, za dużo tych zmian jest tutaj, tutaj to jest tak grane, tutaj cztery razy to, pięć razy tamto, Oj, oj, oj ale no, no dobra, ale jak sobie wyobrażasz, jak to jest y, y, w życiu muzyka, gitarzysty, który gra koncerty? On musi wiedzieć, gramy y, riff introwy, jest cztery razy w piosence takiej, takiej, Addicted to Chaos, Megadeth, y, jestem, jestem gitarzystą zespołu Megadeth, prawda? Jestem Dave Mustaine. Y, riff... Intro jest y, 8 razy, zwrotka, y, refren, zwrotka 4 razy, refren 4 razy, y, później podkład pod solo, y, taki interlude, przejście, czy tam jakiś breakdown, czy cokolwiek innego 4 razy. Więc zauważ sobie jedną bardzo istotną rzecz, że bardzo fajnie, bardzo mądrze i prosto jest myślenie w kategoriach parzystych, na przykład 2 razy, 4 razy, 8 razy zagrane. Albo na przykład zwrotka jest 4 razy, następna zwrotka też jest 4 razy zagrana. Czy refren jest też 4 razy, albo na przykład 6 razy, i refren jest 6 razy zagrany. Czyli ta powtarzalność o tych riffach, co mówiliśmy na początku tego modułu, prawda? O tych powerhordach, o tym, że ta powtarzalność jest bardzo, bardzo istotna. I no, można powiedzieć, dobra, ale. Uff, powtarzalność, czyli generalnie muszę tak bardzo, tak bardzo po chłopskiemu w stylu. 4 razy, 14 14, 14, 14. A z drugiej strony, ale dlaczego nie? Jeżeli chcesz, oczywiście, może być 6 razy, może być 9 razy, może być 3 razy. Jak najbardziej, może być dowolna liczba. Bardzo ciekawe podejście ma na przykład zespół Meszuga, który oni podchodzą tak troszeczkę matematycznie. Na przykład, jako przykładowy utwór, nie jestem w stanie teraz przytoczyć tytułu piosenki. Mają piosenkę, w której. Zaczynają grać jakiś riff 8 razy, później inny riff grają 6 razy, później grają inny riff 4 razy, później inny riff grają 2 razy, później następny grają riff 2 razy, później 4, później 6, później 8, czyli 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8 albo 8, 6, 4, 2, 4, 6, 8. Czyli takie podejście bardzo matematyczne, to nie ma nic z tego. W, w, w takim podejściu. Oni skupiają się właśnie na bardziej takim, takim właśnie matematyczno-muzycznym po, podejściu do, do, do muzyki. Oczywiście riffy też muszą brzmieć jakoś, nie? Pym, 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 pym. Tylko wiadomo, te riffy oni tam mają ciężkie, mają naprawdę bardzo, bardzo fajne, ale właśnie takie podejście yy, 4-8-ilościowe, podejście techniczne do tego. Oczywiście, na przykład, zespół Tool ma z kolei bardzo dużo powtórzeń jednego, jednego riffu. Utwory ich są dość długie i po prostu jeden riff się dość długo ciągnie. Buduje napięcie w ten sposób. Dochodzi bas, dochodzi wokal. To się tak przedłuża, ale jest to wszystko też zaplanowane. Ale można powiedzieć, no dobra, to w kółko ten sam motyw jest, no nie? Więc to wszystko też jest zaplanowane. Albo są oczywiście utwory, które ciągną się generalnie y, długo i nie mają określonego, określonej struktury. Po prostu akord jest y, power chord E, później power chord y, y, A, D. I on się bardzo, bardzo długo to, to trwa. Oczywiście że tu wszystko zależy właśnie od stylu muzycznego. Y, tak więc. ja mówić o błędach. Właśnie błędem jest to, że ludzie się po prostu poddają, bo za dużo tych powtórzeń nie jest albo, albo coś tam. To jeżeli nie chcesz całego utworu się uczyć, Doskonale to rozumiem, to naucz się chociaż najfajniejszego riffu w danym utworze. Intra na przykład. O, super! Na przykład chociażby intra, czy jakiegoś motywu zwrotkowego czy refrenu. Po prostu bierzesz później gitarę gdzieś u kogoś, zagrasz ten motyw. No i, i okej okay, tyle. Jeżeli ktoś będzie mówił, a zagrać cały, no to po prostu powiesz, że, że uczę się albo nie wiem, akurat ten motyw lubię. Koniec. Nie musisz się tłumaczyć, dlaczego nie gram całego utworu. Bo czasem też ludzie mówią, zagrać coś całego od A do Z. Jeżeli chcesz coś od A do Z, to sobie sam graj. Można um, tak podjąć. I jeszcze tak hmm. zrobić. <laughs> um, więc właściwie to, to jest tyle z mojej strony. Nie poddawanie się. Jeżeli faktycznie dla ciebie jest za trudno. Y, nauczyli się całego utworu, to po prostu skróć go do, do takiego krótkiego riffu, tak jak mówię, do jakiegoś motywu, który Ci się podoba i okej, okay, i graj go, graj go tyle razy, ile chcesz, nie musisz grać tyle, ile wykonawca grał. Ja bardzo często tak robię, że dany jakiś riff gram bardzo długo, po prostu bardzo, jako, jako forma ćwiczenia, jako forma wręcz takiego ćwiczenia y, z tego filaru mechanicznego, bo to co mówiliśmy, filar mechaniczny, czyli żeby palce się wyćwiczyły, żeby ręka tutaj pracowała cała, Druga, drugi filar to jest filar właśnie y, teoretyczno, Praktyczny, czyli po prostu wyćwiczone palce używam już do ćwiczenia skal, do ćwiczenia riffów, do wysł wysłuchiwania tego, co my gramy. Więc yy, jeden riff można właśnie zapętlić po prostu, żeby ćwiczyć, jako to niech będzie by, ćwiczenie, ja go gram bardzo często. Yy, I często właśnie też robię tak, że jakiś mam trudną melodię do zagrania, to ja po prostu tylko ją wycinam. Czyli sobie jakby izoluję tylko to jeden ten, jeden motyw i sobie tylko jego gram i nic mi więcej nie interesuje. Yy, Poczuj taką też wolność. Nikt Cię do niczego nie zmusza tak naprawdę. Ja Cię tylko mogę zachęcić do tego, żeby mogę Cię do zachęcić. Nie poddawaj się po prostu. Mogę Cię zachęcać, mogę Cię y, motywować, ale wszystko, że tak powiem, w takiej wolności, w podejściu do tego, ale troszeczkę samodyscypliny musimy mieć. Taką ciupinkę samodyscypliny. Może nawet troszeczkę więcej samodyscypliny y, z biegiem czasu sobie też wyrobisz. To na spokojnie. Wszystko się z biegiem czasu wyrobi. Widzimy się w następnej lekcji. No i do zobaczenia już niedługo.